Przepisy postępowania karnego przewidują przeprowadzenie przez sąd posiedzenia z udziałem obrońców przed rozpoznaniem wniosku prokuratora o przedmiocie tymczasowego aresztowania. Moim zdaniem, zanim dojdzie do takiego posiedzenia, na którym obrońca ma przedstawiać argumenty przemawiające przeciwko stosowaniu tymczasowego aresztowania, sąd ma już gotowe postanowienie. Narada sędziowska trwa zwykle bardzo krótko. Nie sposób w tym czasie napisać bardzo szczegółowego na kilka stron postanowienia. To się nazywa fikcja postępowania karnego. To mój termin nieustawowy. Pozdrawiam. Uzupełnienie. Zawsze chciałem tą fikcję obnażyć, bo uważam, że nic gorszego niż fikcyjne czynności w postępowaniu karnym, gdzie rozstrzyga się o ludzkim losie. Wpadłem kiedyś na pomysł, żeby zapytać sędziego, czy ma już gotowe postanowienie. No bo jeżeli ma, to co ja będę tam po próżnicy gadał? Odpowiedź była... Może inaczej. Pytanie było trudne dla sędziego.